Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sudzieci. I teraz widzimy jakąś dziwną sinkę, której możecie nie znać. Oto się znacie. To jest Lucy. Ale ma na imię Lucia. Bo postanowiła, że zauważyła, że robiła wielki błąd, jak była wtedy w tą zbuntowaną nastolatką. I że nie powinna tak robić, więc postanowiła, że zamknie się w sobie, będzie ciągle chodzić czarno i pogrąży się w wiedzę i nie będzie się kontaktowała z rodziną, odcinać się będzie od świata. I po prostu ona będzie czekała do swoich urodzin, nie będzie chciała ich spędzić z nikim, tylko jak ludzie, jak już na przykład pójdą spać, to ona co dopiero pójdzie. Powiem wtedy mamie, że się wyprowadza i odejdzie z żalu, bo ona nie chce po prostu, by każdy na nią patrzył ze smutkiem, bo no jej zachowanie, jej zdanie było nie fair, nie dobre i naprawdę nie wiem, się zmieniła. Postanowiła, że ścięła swoje włosy, zabija kucyki, zmieniła ubrania, popisała specjalnie sobie wzorok, by wyglądać jak kujonka w ogóle. Dobra, a ja wam pokażę swój codzienny, oficjalny. A, i ma nowe tatuaże. Sportowy, do snu, na imprezę, do pływania, na ciepłą pogodę, na zimną pogodę. Pokażę wam też nowe jej tatuaże. Pierwszym tatuażem jest taki na ten. Na szyi też jest związany trochę z nauką. Ona zrobiła, stare sobie wytatuowała, ogólnie je, wiecie, laserowo wycięła i nowe zatatuowała sobie takie małe związane z nauką. Na przykład tutaj taki, o. Kolejny taki trójkąty, słońce i szkolne tam. Takie miniaturowe tatuaże. I tak, smutno, ale będzie bardzo, bardzo smutno będzie nam. Ogólnie być z nią, ale trudno. I chcę wam pokazać ogólnie też jej pokój, bo zamierzałam jej zmienić pokój. Nie planowałam tego pomysłu, co? Naprawdę tego nie planowałam. Ale tak wyszło. Więc tak. Trochę smutno, trochę bardzo smutno, bo bardzo ten, ale postanowiła, że to będzie jedyna smutna droga. Jeszcze ją zobaczymy, spokojnie jeszcze ją zobaczymy. Okej. Mamuśka poszła spać. Ty chciałaś pójść, ale nie. Tak. Od teraz dzielę jej pokój. Że jej potrzeba tylko łóżko i ona mega rzadko będzie wychodziła, że wiecie, ona wychodzi tylko wtedy, kiedy rodzina już, wiecie, lula. Jak rodzina już lula, to ona wychodzi. Co dopiero wtedy, więc ona większość dnia będzie po prostu spędzała w swoim pokoju. Oczywiście będzie jej droga jeszcze pokazana w dobrą tą stronę, w tą fajną stronę, ale po prostu już dzieciństwo miała fajne, rodzinę i w ogóle, a ona to schrzaniła i w ogóle schrzaniła i po prostu czuje się winna. Ja też tak miałam, powiem szczerze, historię, że mam rodzinę i w ogóle tak w ogóle ja to schrzaniłam. Oczywiście już to naprawiłam, ale wcześniej to schrzaniłam to totalnie. Tak. Idealnie tutaj się komponuje. Okna nie chce w ogóle, tylko ją świeczką ona chce, by po prostu nie widzieć świata, tylko świeczka jedną. I do szkoły tylko będzie chodziła, ale rzadko. Będzie uczyła się w domu, można powiedzieć.
Jeszcze zobaczymy jej dobrą drogę, jak mówiłam. Lucy, ja ogólnie tą rodzinę zamierzam za chwilę zapisać w galerii, jeśli chodzi o rodzinę, której jeszcze użyję. Bo użyję jej jeszcze. Ale tylko Lucy. Reszta nie użyję. Chyba. No chyba, że wpadnę na coś lepszego. Szukam jakiejś dobrej rolety, tapety, ale chyba nic nie znajdę lepszego. No dobra, no to ona usunie sobie to okno. Usunę jej okno. Smutno. Ale nie smutno. Tylko że drzwi wiem, jakie zamierzam dać. No nie chcę po prostu ten. Wychodzić to małe przynajmniej okienko. O. Albo inne. Takie przypominające. Trochę drzwi od sejfu to bardziej przypominają drzwi od sejfu i totalnie. Mogłabym tak zrobić. Przepraszam, ale zrobię to w drugą stronę trochę. Na chwilę dam tu to. Niech będzie. W ogóle na środku powiem wam szczerze, najbardziej mi się podoba tutaj z tego mojego całego pomysłu. Najmniej mi się podoba chyba pokój małych dzieci. Jeśli z pomysłów, to mi się najbardziej podoba pokój naszej. Z pomysłów to mi się podoba najbardziej pokój naszej Lucy. W ogóle podoba mi się nastolatków z pomysłów, ale z pokoju najbardziej matki. Takie całe czarne drzwi. Muszę to miała. Okej. Okej. Gotowa. Przechodzimy do gry. A my robimy coś takiego. Dla wszystkim z wielkim Lucy. Więc tak. Jak na razie Lucy śpi, bo jest padnięta. Ej, w ogóle chciałabym, żebyś to zrobiła coś takiego. Pokaż, tak? Ale żeby w razie czego jeszcze to przypominało, dam ci czarną tapetę. Nie zieloną, a czarną. Jest jakaś fajna czarna tapeta? Dobra, czarny. I tak, jeszcze sobie tak. Nie wszystkie światła. I tak, tylko ty nie śpisz i chciałabym, by każdy poszedł spać. Tort schowam do śmieci. To durne, ale schowam do śmieci. Jak widzimy, ona w sumie potrzebuje jedynie to, a ma też jedzenie. Zjedz jabłko, a koniec sobie skrzyżada.
No jak już wyjdzie, to w sumie co najmniej do szkoły. Potem od razu będę chciała wrócić. No nie wszystkie światła. Tutaj jest najwięcej, jak widzę, światła. Tak, mamuśka. Śpisz. Okej. Robimy akcję. Za chwilę tylko mamuśka się skorzysta i pójdzie spać. Ty też. Ty umyjesz się. I spać jak na razie. W sumie jak na razie mam pomysł. Zamkniesz się jak na razie w swoim pokoju, wiecie, na klucz. Dla wszystkich z wyjątkiem Lucy. Żeby nikt do niej nie wszedł, bo ona nie chce po prostu gości. Mamuśka, sikasz. Do łóżka. Dzieciaki śpią. Dobra, umyłaś się. To do spania. Nie. Przestań, Ryczko, wyważać mi drzwi! Jak nie masz klamek, a są zamknięte, jak mam wejść? Może jakoś dużym sposobem nie kopać je? Nie, po prostu wystarczy je popchać. Cięcie zrób. No dobra. Dobra. Ty szybko wracaj, póki jeszcze cię nie ma w pokoju. I dobra. Cięcie. No dobra. Robisz swój nikczemny plan. Każdy jak już śpi, tak? Ty wiesz, jesteś się powiedzieć jaki. O, ty już pod końcówkę, mamuśka. Też już pod końcówkę musisz szybko wziąć sobie najpotrzebniejsze rzeczy, na przykład. Najpotrzebniejszą rzeczą w tym momencie jest jedzenie. Więc tak. Otworzysz. Mamuśka będzie się zastanawiać, co się dzieje ogólnie, że nie ma jedzenia. Bierze sobie mnóstwo jedzenia na zapas. To akurat można walić. Więc tak, to można wywalić, bo w sumie niepotrzebne. Tak. Bierzesz sobie indyka, schowamy jeszcze. Weźmiemy sobie jeszcze jedną porcję. To są talerze, więc nie będziesz brała talerzy. Talerze do tego, a to? Talerz. No nie. No to też. To nie talerz. Całe jedzenie ty sobie bierzesz. Bo wiesz, że matka będzie gotowała z rana, M będzie gotowała, to ty jakby bierzesz całe jedzenie. I tak. Jeszcze ci biorę, otworzę. I wezmę ci książkę jakąś, żebyś się nie nudziła. Wezmę, ale później będę musiała ją odnieść. Bo w sumie mnóstwo mam książek, ale dobra. Bo ty zamierzasz się uczyć. Jakby wieczorem, jak rodzina już ogólnie będzie w nocy, jak rodzina będzie spała, to wtedy koniec.
Nie chciałabym, żebyś wychodziła jak na razie, więc odblokuj i zablokuj drzwi dla wszystkich, bo nie chcę, żebyś... O nie, Ania przyjdzie. No to ty zrobisz taki niechcący plan, zanim przyjdzie. To ten. Szybko przebierzemy Sima, bo ona chce się wymknąć. O to mi chodzi. Ona chce się wymknąć i rozejrzeć się. Więc ten. Matka jeszcze nie wie o niej nowy zwyczaj, jakby co. Ale ona nie będzie mogła wziąć okularów, bo tam... Bo jak to zrobić, zepsuje zupełnie jej plan. Jej strój będzie wymykający. Ona będzie wymykała się bardzo często. Więc ona musi zasiąść jakiś kamuflaż, żeby się wymknąć się. Ej, to pasuje do naszej sytuacji, koronawirus. Ale ten. Bierzesz ten hijab. Hijab będziesz szła i w tym. W jakim stroju? To dziwnie wyglądało. Lokaj nosi hijab, nie. Ty nie zamierzałabyś nigdy nosić takich stroi. Matka myśli, że lubisz takie obcisłe, więc lepiej to by się jakbyś ubrała się w jakąś sukienkę odwaloną na ten, na Bożego Ciała. Na jakiś strój. Ważne, by nie było widać jej tatuaży. To jest ważne, by nie było widać jej tatuaży, bo wtedy ten... zdemaskuje się. Więc chyba stawiam... żeby ubrała taką marynarkę, żeby wyglądała jak taką może nauczycielkę. O tak, jak nauczycielka. Dobry, skapnął się tatuaż. No dobra, ale w sumie matka jeszcze nie wie, że ona zrobiła sobie takie nowe, takie tatuaże. Ważne, by nie widziała ogólnie oczu, bo wtedy będzie lipa. Wiecie? Bo ten usta, jakiś taki makijaż, którego na bank by ona nie nałożyła takiego. O. W sumie ja bym nałożyła taki makijaż, ale ten, bo taki. A jak to znać ją, to ona by to nałożyła. A czy byś takiego by na banki nałożyła? Dobra, tak by się nie odmalowała, albo tak. Że wyglądała naprawdę, że... To nie ona, w sumie by nie nałożyła hijabu. Ogólnie by nie. A taką torbę? Nie, bo widać jej szyję. A matka widziała już ten tatuaż, więc by ten. Ja się zorientowała. O tak. Dodatkowo jeszcze nałożę jakiś taki duży make-up, że... O.
Okej. Nóż. Kredka w sumie nie widać, więc mogę użyć jakąś lepszą. Jaki lepszy? Tak, lepsza. Ej, a teraz zdejmę na okulary, jak to by wyglądało? O, kurczaki. W sumie nie da się jej poznać, a oczy niebieskie mnóstwo ludzi ma. Więc teraz ona się jakby nie boi, by wyjść, bo nic jej nie powinien rozpoznać. No chyba, że jest spadnie hijab. To by było... O kurczę. Przypał. By był. Dobra. Kończymy. Wymykanie w kolejnym odcinku. Ja byłam Hangel. Na razie.